Filip sotny był, dokuczał i bił, a gdy płakał, ktoś jeszcze drwił. Ciągle by robił to, ale czar w kota zmienił go. Billy to kot, cztery łapy ma. Billy to kot, koci los dobrze zna. Billy to kot, już nie dręczy innych, bo Billy to kot, dziś inni gonią go. Billy to kot, lecz nie umie rzec miał. Nie umie choć, choćby bardzo chciał. Sam już wie, jak bezdomnym kotom źle. Billy kot. Akcja ratunkowa. Doskonałe warunki do latania, bezchmurne niebo, widoczność nieograniczona. Gdy byłem chłopcem, przechodzenie przez ulicę było proste. Uważaj! Masz refleks, dzięki. Teraz, gdy jestem kotem, najprostsze rzeczy są jak praca domowa. Trzymaj się mnie. Musimy dotrzeć do celu. Przygotuj się, królewno, za tą ciężarówką! Straciłem kontrolę nad lotkami! Proszę o awaryjne lądowanie! Dobra, gotowa? Hej! Wieża! 3 sekundy do uderzenia! To będzie bolało! Hej, Len, co to był za dźwięk? Nic nie słyszałem. A ja słyszałem. Może twój mózg się budzi? A co tam się dzieje? Cieszę się, że cię widzę. Ten dzień zapisze się w historii awiacji jako jeden z najbardziej... Królewna jest tam, ze Świętoszkiem. Omal nie... Jumbo, słuchaj mnie, królewna jest w tej ciężarówce. Musimy ją ratować. Królewna? Co? Oczywiście, uratujemy ją. Tylko powiedz, co mam zrobić. Yeah.
zmieniłeś te opony tak, jak ci kazałem. Jasne, zamieniłem jedną na drugą. To dobrze. Co? Leć po pana Huberta! Zrozumiałem! Jumbo do wieży! Kierunek południowy wschód! Wysokość 100 metrów! Cel pan Hubert! O, cześć! Niezłe wejście! Nic ci nie jest, królewno? Chyba nie, ale patrz! Świętoszek, ty szczurze, puść nas! A cierpliwości, na wszystko przyjdzie czas. Uwierzcie mi, gdy będzie, po wszystkim nawet własna matka was nie rozpozna. To maleństwo przyniesie nam fortunę. A wtedy może kupimy nowe opony. Opony? Opony? Wtedy kupimy całą fabrykę. Wiesz, o czym oni mówią? Nazywają to coś kotabolizatorem. Co to jest? No wiesz, to kotabolizuje, nie? Tak. Kiedy właściciele zwierząt dowiedzą się o tym, będą ustawiać się w długie kolejki. A to będzie działać? A ryba pływa. Zbliżam się do celu! Zaraz ląduję! Alarm! Panie Hubercie! Zbudź się! Co? Mini i królewna są w niewoli! Świeży obiad pocztowy zaspokoi głód wymagającego kociego konsumenta. Nie! Mam wiadomość od Bilego i królewny! Ach tak. Nigdy nie jedz gołębi między posiłkami. To szkodzi na apetyt. Billy i królewna zostali schwytani. Trzeba im pomóc. Powoli, Jumbo. Mów, o co chodzi. Jeszcze kilka poprawek i możemy zaczynać. Hej, Des, weź któregoś kota, a ja nakręcę maszynę. To tutaj! Jakie piękne rasowe koty. Ale zobaczmy, co tu może być na zapleczu. O nie, tu mi się nie podoba. I mnie też. O! Totalnie niesamowite, ale to kawał niezłej maszyny. Hej, koleś, myślisz, że ja tam wejdę? Nie ma mowy! To jest zbyt niebezpieczne! Hej, wy! Lubię przygody, ale ta nie jest w moim stylu. Działa, działa. A nie mówiłem, będziemy milionerami. Milionerami. Billy! Billy! Cicho bądź. Ale on tam jest, ze świętoszkiem. To tym bardziej siedź cicho.
zaistniała sytuacja wymaga wyjątkowego hartu ducha. To mi przypomina, jak byłem w Hiszpanii i stanąłem na arenie oko w oko z El Toro, krwiożerczą bestią siejącą postrach wśród matadorów z całego świata. Zaatakował, a ja zrobiłem śmiały ruch muletą i krzyknąłem do tłumu. Ole! Mayday! Wieża! Mayday! Mayday! Wieża, odwołuję Mayday. Pełna moc i nabieram wysokości. Co się tutaj wydarzyło? To ta maszyna, panie Hubercie. Musimy stąd uciekać. Uciekniemy, tylko musimy wymyślić, jak to zrobić. Mówisz, że to ta maszyna jest odpowiedzialna za tę anomalię, tak? Hej, Len, czemu ją naprawiasz? Przecież działa. A kto obsługuje na górze klientów? Ty, Len. Jestem tu, głupku. Myślałem, że ty zajmujesz się sklepem. Tak było, ale teraz ty tam jesteś. Czym możemy służyć? Chciałbym zobaczyć którąś z tych waszych rzadkich ras. Rzadkich ras. A tak, jasne. Tak się składa, że właśnie przyszedł transport z Papagonii, tak. Małej wysepki na północ od... Grenlandii! Nie wiedziałem, że koty występują w takim zimnym klimacie. Oczywiście. I nawet tam żyją. Zaraz je panu pokażemy. Jumbo do wieży! Alarm! Alarm! Terytorium wroga! Sprzymierzone siły w rozsypce! Co mam robić? Co ja mam robić? Tak jest, wieża? Jasne. Myśl i zorganizuj coś. Potężny nalot! O, tak! Ze wszystkich stron nalot o świcie! Jesteśmy! Proszę! Doskonale się nada do mojej egzotycznej kolekcji! Macie ich więcej? Dałoby się coś załatwić. Świetnie! Wezmę ile tylko będziecie mieli dzisiaj przed piątą! To zamówienie zrobi z nas bogaczy. Bogaczy. Dobra, Hades, dawaj. Billy, gdzie królewna i pan Hubert? Nie ma czasu na wyjaśnienia. Chodźmy. Łap go, świętoszek! To żyła złota, łap go! Chodź, Des, musimy naprawić maszynę.
mi tu jest bez pana Huberta? Rozumiem cię. Gdy jest w pobliżu, czuję się jak główne danie. Nie mogę tu zostać bez niego. Wracam do nich. Co? Teraz? Teraz. Wpadnę tam i uwolnię ich. A ja z tobą. Nie, to niemożliwe. To co mamy robić? Strategia wojskowa mówi, gdy wrogów jest więcej, uciekaj. Aby zaatakować, musimy mieć liczniejsze siły. Liczniejsze siły? Liczniejsze siły! Jumbo ma rację! Pamiętam, gdy byłem chłopcem, wołałem na pomoc kumpli, jeśli przeciwnik był silniejszy. Mogliśmy dać radę każdemu. Jumbo! Jumbo! Zbudź się! Masz rację! Musimy znaleźć kogoś do pomocy. Chodźmy! Szybko! Ty, Jumbo, jako siła powietrzna wchodzisz przez komin. Blacky i Tabby, wy... Nadal nie rozumiem, czemu mamy ci pomóc. Bo jak nie pomożecie, następnym razem mogą was złapać. W tej maszynie, o której mówiłeś, mógłby wyładnieć... Któregoś dnia skończysz jako śniadanie. Przestańcie! Wchodzisz, Blacky, czy nie? Zrobimy to sami, jak trzeba. Królewna tam jest. Dobra, Billy, wchodzę, ale tylko dla królewny. Gdy tak się stanie... No, Billy! Świętoszek jest na szóstej! Zajmę się tym głupkiem. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zobaczymy, czy jesteś taki twardy. Chodź, ptasi muszczku. Hurra! Dzisiaj ci się udało, Billy, ale królewnie się nie uda. Chodźmy, panowie. Przypomnijmy sobie plan, a potem już akcja. Co jest, świętoszku? Zmokłeś? O, Len, zraniłeś uczucia naszego kotka? Myślę, że świętoszek miał jakieś przejścia z naszym kumplem Billym. I przegrał. Brawo, Billy. Już, powinno działać. Odpalaj. Daj jakiegoś kota. Wszyscy na stanowiska. Zrozumiałem, wodzu. Powinno być dobrze. Wpuszczamy ją. Jumbo do wodza. Odwracam uwagę wroga. Popełniasz wielki błąd, łotrze. Wypuść nas natychmiast. Teraz cię mam, frajerze. Już, naprzód, szybko, szybko! Łap te koty! No łap! Teraz, Manx, siadaj na sznur! Co? Co jest? Jumbo do wodza! Lewe skrzydło moje! Ah!
Nie mogę opanować tego lądowania na czterech łapach. Kratka, Billy, otwórz drzwi. Mój śliczny kotek, a więc to tak. Co za oszuści. Łotry, patrz, co oni ci zrobili. Nie martw się, dopilnuję, żeby na dobre wypadli z biznesu. O, Rety, to okropne. Nie mogę tak chodzić. To nie jest fajne. Wskakuj, Denis! Mam wskoczyć? Zwariowałeś, koleś? I tak już wyglądam jak kocie nieszczęście. A ty jeszcze chcesz mnie wykąpać? Zaufaj mi. Hej, stary. Czemu to zrobiłeś? Bo to tylko farba. To była wspaniała przygoda. Po prostu wspaniała. Tak, panie Hubercie. Życie kota jest całkiem fajne. Ma swoje zalety. Tak, ma wiele zalet. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Wystąpili Marcin Hycnar, Marek Barbasiewicz, Agnieszka Kunikowska, Stanisław Zatłoka, Mateusz Lewandowski, Sebastian Cybulski i inni.